Siema widzowie, pokażę wam dzisiaj buildik pod barba, nowy, znaczy on już ma jakiś czas, po ostatnich nerfach Horseman Axa, gdzie znerfili mu animację, w sensie wydłużyli mu animację, dużo jakby wolniej bije, no to moim zdaniem jest już on niegrywalny i giga mało ludzi nim gra. Ja osobiście teraz gram patykiem, czyli quarterstaffem. Bo jest po prostu fajny. Ma w miarę szybkie animacje ataku. Bije całkiem spoko damage. No i jest ogólnie okej. I jest tani, bo jak sobie wejdziemy tutaj na jakiegoś trade'a, weźmiemy sobie staffik. To tu akurat dużo, nie? 300 golda za all attributes i true physical damage. 37 damage'u. Ale trafiają się takie, gdzie normalnie za 50 golda kupił. O, on schodzi już z ceny, 250. Myślę, że tak za 200-150 dałoby radę od niego to kupić, nie? Także te staffy są dosyć tanie. Jeżeli o to chodzi. No i są spoko. A co gramy do tego buildu? To już kwestia, co wolicie. Wolicie większy atak speed, movement speed, to gracie agility. Wolicie mieć więcej HP i więcej bić, to gracie strange'a. Wolicie, nie wiem, no takie staty to Strange Agility, jakiś Weapon Damage, Physical Damage Bonus, Armor Pen, to są i Max Health może jeszcze. To takie spoko staty, gdzie chcemy je mieć na itemach, na różnych itemach. Aktualnie gram bez klaty, bo klata jednak zabiera trochę movement speeda. Przejdźmy teraz do perków. Jeżeli chodzi o perki, to ja gram oczywiście Crasha, dlatego że nie chce mi się otwierać tych wszystkich skrzynek. Ja wolę podejść do skrzynki, przywalić hita z badyla, zlutować sobie niż każdą otwierać, bo dużo szybciej się tak lutuje, nie? Nie wiem, jak nie chcecie, możecie sobie to wywalić, możecie zamiast tego sobie dać, nie wiem, Berserka albo Iron Wheela na magów. Gdzie gramy HP-ki 10%, to jest spoko. Savage, czyli 10% physical damage bonus bez klaty. No i oczywiście tu Hander 5% physical attack power na two hand weaponie. Tylko te 5% to nie jest jakoś super dużo. Myślę, że na spokojnie to można ewentualnie wymienić na tego Iron Wheela. A jak tutaj macie już tego Iron Wheela zamiast Crasha, to możecie jakiś Berserk wrzucić. Tak myślę. Może jakieś potki, żeby potki szybciej, lepiej działały. No ale to już jak chcecie. Jeżeli chodzi o skille, to wiadomo Rage. I tutaj kurde cały czas się zastanawiam nad tym skillem, bo grałem trochę Achillesa. Achilles jest też giga znerfiony już, on w ogóle nie bije damage'u. Teraz ewentualnie jest tylko pod tego slowa. Więc w teorii na jakiegoś Rangera, Maga, Rogala to możemy podbiec z łapami, kliknąć tego Achilles Strike'a, przywalić mu boxa, dostanie 30% mniej movement speeda. No i wtedy możemy albo wyciągnąć broń, albo go tam dalej boxować. No ale tak jak mówię, moim zdaniem albo jak chcecie Achillesa, albo Warcry'a, to troszkę bardziej tanki wtedy jesteście. Albo ewentualnie Reklesa. Bo Rekles daje coś takiego, że kolejny hit ignoruje 75% armoru przeciwnika, tylko że wtedy ty też tracisz 55 armor ratingu. No ale jak grasz bez klaty, to ile jest armorka? 37, no to chyba i tak za wiele to nie zmieni, nie? Jak gramy bez klaty. Więc to tak mówię. To są trzy skille, które można ewentualnie grać. Możecie sobie wybrać, jakie chcecie, nie? No. Tak więc tutaj tyle. Jakbyście mieli jakieś dodatkowe pytania, albo jakbym czegoś nie powiedział, to możecie, oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie streamujemy praktycznie codziennie. Link będzie oczywiście też przypiętym w komentarzu. I co, do następnego. Elo.